Sezon 2021-2022 Fortuna pierwszej ligi zmierza ku końcowi. To jest ostatnia, 34. kolejka i mecz o wielką stawkę. Widzew gra z Podbeskidziem. Widzew walczy o to, aby bezpośrednio awansować do Ekstraklasy, utrzymać to drugie miejsce. Nic na siłę. Zobaczymy. Tak, ale niewątpliwie potencjał jest w tym zespole. No i tutaj teraz taki pojedynek, ładnie Hanousek wygrał, pojedynek robi przewagę. Hanousek zagrywa na prawą stronę, pędzi tam Pawłowski, Pawłowski strzela, gol! 1-0 dla Widzewa! Ale to zrobił Hanousek, całą robotę wykonał środkowy obrońca, naprawdę to jest jego odbiór, to jest jego zagranie, po prostu padło i tu pojedynek 1-1, barki w bark, naprawdę Pawłowski pokazał dużą klasę. W tych wcześniejszych akcjach, także faulował przecież rywala. Zobaczmy, jak to się wszystko pięknie zaczęło. Ale tu Hanousek, który mija dwóch zawodników, pięknie zagrywa. No i Rodriguez dał się przepchnąć Pawłowskiemu, ten niezwykle precyzyjnie mówił Tomasz Łapiński, były znakomity zawodnik Widzewa, że troszeczkę się marnuje Hanousek w defensywie, że powinien grać wyżej, że wówczas, kiedy grał w linii pomocy, to Widzew wyglądał lepiej i to jest tego potwierdzenie. Do Terpiłowskiego, ten zgasił piłkę, Kowalski, Haberek obok niego, Terpiłowski do środka, czeka Pawłowski, jeszcze szansa na dobitkę i nie koniec akcji, Letniowski. Danielak był tym zawodnikiem, który został przyblokowany. Lipski ustawił piłkę, uderzył, słupek! Ale tu będzie uderzenie Patryka Lipskiego. Dobry już, 4-0 prowadzi. Oho, no to zagłębie futbol. Tutaj Widzew stoi przed dużą szansą powtórzenia. Uwaga, ale szansa teraz. Kalec strzela, odbita piłka i jest 1-1. Ale Merebaszwili tutaj kapitalnie zagrał w tempo, wiek z Kalet i ta piłka chyba była po rykoszecie. No dali się zaskoczyć. Mówiliśmy o dobrym ustawieniu defensywy Widzewa, ale tutaj zdrzemnęli się zdecydowanie. W Łodzi, popatrzmy. Doskakuje tam Hanousek. I tutaj Patryk Lipski, zdecydowanie ten zawodnik, widzimy, no, numer 20, powinien podążyć za Skaletem, a tu miał dużo miejsca i czasu na to, żeby przyjąć sobie. Świetne zagranie Gutowskiego, bo to on podawał, a właśnie interwencja. Troszeczkę przyfarciło też zawodnikowi Podbeskidzia przy uderzeniu. Teraz Terpiłowski do środka, Pawłowski strzela! Jeszcze Kun i bramka 2-1 dla Widzewa! Ale się zakotłowało, naprawdę tu wydawało się, że Pawłowski wpakuje pod ladę tą piłkę. Na pory koszecie, ale Kun znalazł się w odpowiednim momencie. W defensywie popatrzmy, jak to się zaczęło od Danielaka. Tutaj wydawało się, że Lipski stoi na straconej pozycji, a nogę włożył, można powiedzieć, odkupił winy. Już mógł to skończyć Pawłowski. Padł na murawę tyłem do bramki, złapał się za głowę zamiast grać dalej. Dalej grał Dominik Kun. Ale to się zastawił, jak się odwrócił i jest. Tak jest. I to jest właśnie kluczowe w tym momencie. Strzela gola. Taki mały zawodnik wziął sobie na plecy Gutowskiego, obrócił go. Nie daje rady, tak jest, a to może mieć wpływ na końcowy wynik. I myślę, że to jest takie globalne myślenie o zespole. Pawłowski. No Lipski. Uderzenie mocne! Ale w ten słupek. Puścili, widać, że Patryk Lipski dużo, długo się składał. Myślę, że gdyby ta piłka była skierowana w okienko tutaj, to bramkarz nie dałby rady. Nie dałby rady, tak jest. Warto. To strzał Norwek, Pawłowski, jeszcze nie koniec. Terpiłowski, lewa noga, uderzenie i obok słupka. Ale wyszli tutaj blokiem, można powiedzieć, piłkarze po Beskidzie. Tam tyłem do bramki Pawłowski. Ale tak jest, Terpiłowski dobrze. Ale w posiadaniu piłki Merebaszwili. Janusz Niedźwiedź wyskoczył ze swojej strefy z pretensjami. Tymczasem Hansen ruszają. Widzewiacy, strzał! Ale ładnie sobie Hansen ułożył piłkę na prawej nodze. Chyba żółta kartka dla... Nerwy są ogromne. Ale tutaj Hansen ładnie poszedł na prawą nogę. Gdyby to lepiej przymierzył, no rzeczywiście tutaj... Jaka jest tych korona 1-1. A tutaj 2-1 dla Widzewa. Może być trzecia bramka, ale Kita nie dał rady. Kowalski, Haberek. Przejmuje Kun. Dominik Kun, koniec meczu. Widzew
po 8 latach w Ekstraklasie. Co tu się dzieje naprawdę, proszę Państwa? Widzicie to? No Old Trafford, może w mniejszym wydaniu. Cześć, siemano, z tej strony Webfilm. Witam Was w kolejnym odcinku ze skrótu Widzewa. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko przypomnieć, że jest to 100. film na moim kanale, więc miło mi, gdyby również było tutaj 100 subskrypcji. Zostaw lajka, wpadnij na TikToka, a ja już nie przedłużając zapraszam Cię na obejrzenie skrótu 34. kolejki Fortuny pierwszej ligi. Widzew Łódź, Podbeskidzie, Bielsko-Biała.